Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Są szansą na poznanie ofert pracodawców, ale także szkół i instytucji oferujących dalsze kształcenie. Rozmawiamy o idei organizowania targów pracy. Czy sektor związany z tym szeroko pojętym zatrudnieniem, tak to nazwijmy, doradztwo, pośrednictwo, to jest dzisiaj trochę produkt, potrzebuje promocji? Ja myślę, że pomimo tego, że tą problematyką zajmują się publiczne służby zatrudnienia od wielu, wielu lat i ochotnicze hufce pracy poprzez swoje jednostki rozsiane na terenie całego kraju. Myślę tutaj o mobilnych centrach informacji zawodowej, młodzieżowych centrach kariery, a wcześniej jeszcze klubach pracy. Widzimy czy zauważamy, że jest ogromna niewiedza, jeżeli chodzi czym jest poradnictwo zawodowe, czym jest doradztwo zawodowe, czymś zajmuje się specjalista, tak jak doradca zawodowy i w czym może mi pomóc i na jakim etapie. Dotyczy głównie młodych ludzi, którzy kończą szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne. Pomimo tego, że w niektórych placówkach oświatowych funkcjonują szkolne ośrodki kariery, działa wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to nadal tych specjalistów jest za mało, którzy mogą nam pomóc w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Z tym jest problem i myślę, że trzeba, czy należy stale jakby propagować, promować ideę poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego. Jakie znaczenie takie wydarzenia jak to dzisiejsze mają dla mieszkańców Ostródy, dla całej tej społeczności, chociażby z tego powiatu? Chcemy ułatwić młodym ludziom nawiązanie bezpośrednich relacji z pracodawcami, ze specjalistami rynku pracy, nie tylko OHP i chciałbym to zaznaczyć, ale również i publicznych służb zatrudnienia. To są partnerskie instytucje, które wspierają osoby wchodzące na rynek pracy, jak i te, które na tym rynku pracy funkcjonują, ale nie potrafią z różnych przyczyn na tym rynku pracy się odnaleźć. Czego można tutaj się dowiedzieć, co znaleźć? Szukałem pracy w budżetówce, no to już dowiedziałem się jak w wojsku, policji, straży pożarnej, a teraz rozglądam się za jakimiś technicznymi pracami. Spory wybór, różnorodność ofert? No jest. Pierwszy raz jestem na czymś takim i no zadowolony jestem. Można w czym wybierać. Co w poczcie jest dzisiaj atrakcyjna? Według mnie tak. Oprócz tego, że oferujemy pracę, zatrudniamy na umowę o pracę, co jest myślę w dzisiejszych czasach bardzo ważne, bo w związku z tym wiąże się wiele korzyści, na przykład możliwość wzięcia kredytu, co jest istotne dla młodych ludzi. Mamy też bogaty pakiet usług socjalnych. Jak ocenia Pan takie inicjatywy, podczas których z jednej strony szeroko mówi się o sektorze pracy, ale z drugiej strony też z perspektywy pracodawcy możemy posłuchać tego, czego chociażby oczekują od swoich przyszłych pracowników? Rzecz, która jest potrzebna Ostródzie, Waszemu powiatowi? Tak, no, na pewno jest potrzebna mieszkańcom powiatu ostródzkiego, tym młodym ludziom, którzy wchodzą w rynek pracy. I te działania, które zostały podjęte przez Ochotniczy Hufiec Pracy, jak również przez Powiatowy Urząd Pracy, mają spowodować to, że młodzi ludzie, którzy wkraczają w rynek pracy, będzie to im ułatwione i mogą się lepiej przygotować do tego wejścia na rynek pracy. Te wszystkie działania, które i samorząd, i poszczególne instytucje, i pracodawcy wspólnie wykonują razem, mają spowodować, że ci młodzi ludzie będą mieli troszeczkę łatwiej. Ta oferta, która jest przygotowana przez pracodawców, którzy się wystawiają dzisiaj, to jest gotowa dla ludzi, którzy chcą podejmować pracę, ale ci ludzie muszą być też odpowiednio przygotowani. I myślę, że takie targi i rozmowa bezpośrednia z pracodawcą przyczyni się do tego, że będą lepiej przygotowani.
Telewizja Kopernik. Kopernik.tv